Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Fit Fashion Freak. Dzisiaj, jak widzicie, jestem ubrana na sportowo, więc będziemy ćwiczyć. Stwierdziłam, że będę wrzucać coraz więcej filmików z ćwiczeniami dla Was, bo o to mnie też pytacie na Instagramie, na Facebooku, piszecie do mnie i prosicie o filmiki z ćwiczeniami. Także dzisiaj poćwiczymy brzuch. Słuchajcie, ja od dziecka, już jak zaczęłam swoją przygodę z tańcem towarzyskim, wiedziałam, że mięśnie brzucha są bardzo ważne, bo są odpowiedzialne za naszą sylwetkę, za naszą postawę, bo to one trzymają nasz pion. Dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was super 5 zestawów ćwiczeń, które robię od wielu, wielu lat. Zanim ćwiczyłam na siłowni, zanim poznałam inne ćwiczenia, robiłam właśnie te podstawowe ćwiczenia na brzuch, dzięki którym mogę dzisiaj pochwalić się po wielu latach dosyć płaskim i ładnym brzuchem. Mimo to, że mam już 40 lat, ten brzuch cały czas zostaje płaski i nawet jak mi się przytyje 2-3 kilo, brzuszek jest nadal ok. Spisałam sobie jeszcze dla Was kilka informacji, które są dosyć ważne. Jeśli Wam zależy na płaskim i ładnym brzuchu, wprowadźcie te zmiany w swoje życie, bo nie tylko ćwiczenia Wam pomogą zrzucić zbędny tłuszczyk z tej okolicy, ale również odpowiednia dieta. Dlatego skorzystam z telefonu i z moich zapisków i przeczytam Wam, co jest ważne, aby brzuch wyglądał rewelacyjnie. Obiecuję Wam, że po wprowadzeniu tych zmian w życie oraz po zastosowaniu tych ćwiczeń, które Wam dzisiaj pokażę, Wasz brzuch po tygodniu już będzie się zmieniał. A więc tak, co jest jeszcze ważne? Jedzcie od 4 do 5 posiłków dziennie. Pijcie dużo wody. O tym wspominałam, był challenge na Instagramie. Pijcie od 2 do 3 litrów dziennie. Oprócz tego jedzcie dużo warzyw. Unikajcie przetworzonej żywności. Codziennie pijcie herbatki ziołowe. Ograniczcie sól w diecie. No i ćwiczcie mięśnie brzucha minimum 3 razy w tygodniu. To co? Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to klasyczne brzuszki. Połóż się na plecach, nogi ugnij w kolanach. Lekko rozszerz stopy. Spleć dłonie za głową, szeroko rozchylając łokcie. Wraz z wydechem unieś tułów kilka centymetrów nad ziemię. Robiąc spięcie, staraj się wciskać odcinek lędźwiowy w podłogę i nie odrywaj go od podłoża przez całe ćwiczenie. Robiąc wdech, opuść barki. Pamiętaj o stałym napięciu mięśni, nie rozluźniaj ich nawet przy opuszczaniu. Ćwiczenie to brzuszki z uniesionymi nogami. Połóż się na plecach, nogi ugnij pod kątem prostym i unieś je tak, aby uda znajdowały się prostopadle do podłogi. Zacznij wykonywać zwykłe spięcia brzucha, jak w poprzednim ćwiczeniu. Pilnuj, aby pomiędzy udami a łydkami cały czas był kąt prosty. Trzecie ćwiczenie to brzuszki skośne. Połóż się na plecach z nogami ugiętymi w kolanach. Prawą nogę unieś do góry i oprzyj stopę o kolano. Załóż ręce na głowę i unosząc tułów staraj się dotknąć lewym łokciem do przeciwległego kolana. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa pozostaje nieruchomy i dociśnięty do podłoża. Powtórz to na drugą stronę. Czwarte ćwiczenie to rowerek. Leżąc na plecach, unieś nogi pod kątem prostym, tak, żeby uda były ustawione prostopadle do podłogi. Ręce załóż za głowę, rozchyl łokcie. Zacznij przyciągać raz jedno, raz drugie kolano do klatki piersiowej, a jednocześnie unoś tułów i dotykaj łokciem przeciwległego kolana. Ćwiczenie podciąganie. Połóż się na plecach, wyprostuj nogi w kolanach i unieś je do góry. Ręce unieś nad głowę i podciągaj tułów, próbując dotykać dłońmi stóp.
Pamiętaj, aby przez całe ćwiczenie nogi znajdowały się pod kątem prostym do podłoża. Słuchajcie, polecam Wam zrobienie tych ćwiczeń w takim systemie. 30 sekund pierwsze ćwiczenie, 10 sekund przerwy. 30 sekund drugie ćwiczenie, 10 sekund przerwy. I tak oczywiście te 5 ćwiczeń wykonujemy. Natomiast jeśli chcecie uzyskać jeszcze lepszy efekt i jeśli dacie radę, to zachęcam do zrobienia 3 takich serii. Czyli 30 na 10, 5 ćwiczeń i powtarzamy to jeszcze 3 razy. Słuchajcie, to na dzisiaj już tyle. Tak naprawdę dzisiaj krótki filmik, ale intensywny. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się przydadzą. Są to proste, naprawdę ćwiczenia. Nie wymagają od Was praktycznie żadnego sprzętu. Dobrze, jakbyście mieli matę. Jeśli jej nie macie, to możecie położyć się też na jakimś grubszym ręczniku albo na kocu i też na pewno dacie radę te ćwiczenia wykonać. Słuchajcie, kilka ważnych uwag. Pamiętajcie, żeby odcinek lędźwiowy leżał przyklejony do maty, do ręcznika i się w ogóle przez wszystkie te ćwiczenia nie odrywał. To jest bardzo ważna rzecz. No i co? Mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne filmiki, bo będę szykowała jeszcze więcej różnego rodzaju ćwiczeń, ale też będą filmiki oczywiście związane ze zdrowym gotowaniem. Subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę i pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o kolejnych odcinkach. Do zobaczenia za tydzień. Pa!